Ta nazwa jest wciąż aktualna. Centralny Plac Katowic, od niedawna imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, pozostanie placem Wilhelma Szewczyka. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody, uznając, że wojewoda nie dokonał analizy opinii dostarczonej mu przez Instytut Pamięci Narodowej i nie udowodnił, że Wilhelm Szewczyk był symbolem komunizmu. Gdyby wolą ustawodawcy było usunięcie upamiętnienia z przestrzeni publicznej wszystkich osób, które były członkami partii, które były członkami jakiejś tam formacji, które określone czyny popełniły, to by to powiedział. Ustawodawca tego nie powiedział. Powiedział jednoznacznie. Tylko wtedy, kiedy ten konkretny człowiek jest odbierany w przestrzeni publicznej jako symbol komunizmu. A w tym przypadku sąd uznał, że Szewczyka za symbol komunizmu uznać ciężko. Skład sędziowski nie był jednak jednomyślny. Zdaniem sędzi sprawozdawcy skarga zgodnie z obowiązującymi przepisami była niedopuszczalna. Katowiczanie są gospodarzem swojego miasta i nie pozwolą, żeby ktoś inny decydował za nich, jak to miasto ma być urządzone i jak mają się nazywać nasze place i ulice. Przedstawiciel wojewody chce zapoznać się z analizą prawną dokonaną przez sąd. Rozważa wniesienie skargi kasacyjnej. W mojej ocenie ustawodawca, pisząc ustawę, zdawał sobie sprawę z tego, że bardzo często osoby żyjące dzisiaj, a oceniające życie jakiejś osoby, która była symbolem, czy też nie była symbolem, ale funkcjonariuszem tamtego systemu, nie będą miały zwykłego skojarzenia, prawda, tej osoby z tym systemem. Zgoła odmiennie rozstrzygnęła się sprawa ronda imienia Edwarda Gierka w Sosnowcu. Tu Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zarządzenie zastępcze zmieniające jego nazwę jest zgodne z prawem. Sąd podkreślił, że ingerencja w sferę wyłącznych kompetencji samorządu powinna mieć charakter wyjątkowy i dodał, że w przypadku ustawy dekomunizacyjnej tak jest. Niewątpliwie taką osobą symbolizującą ten system, reprezentującą ten system i uczestniczącą w tworzeniu i utrwalaniu tego systemu była osoba Edwarda Gierka. Rok jest korzystny dla wojewody. Wydaje mi się, że on był oczywisty. No, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której ktoś by mógł uznać, że pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR nie był symbolem systemu totalitarnego. Przedstawiciele Sosnowca rozstrzygnięcia sądu dziś nie komentowali.